Cześć, witajcie bardzo serdecznie, kanał Motosiodło, a my dzisiaj wracamy do Was z kolejną dawką ciekawostek ze świata motocyklowego. Naszym dzisiejszym bohaterem będzie, a właściwie to, co z niego zostało, nie wiem, ogon, chechłacz, lisi, jakiegoś innego jenota, swoją drogą, nawet nie wiem, jak to nazwać. Przyjmijmy lisi ogon. W ogóle to jestem ciekaw, jak Wy na to mówicie. Dajcie znać w komentarzu, jak to się u Was nazywa. Jeśli chodzi o ciekawostki motocyklowe, oczywiście, moi kochani, to także funkcjonuje w świecie motocyklowym i to także ma swoje znaczenie. Co prawda dzisiejszy odcinek przyjąłby bardziej z przymrużeniem oka, no ale jest to fajna rzecz, o której oczywiście warto Wam opowiedzieć. Spotkałem się kilka razy już z przyczepionym czymś takim do motocykla, z reguły do kufra z tyłu, jednym bądź dwoma sztukami. I co oznacza taki ogon? Pozwólcie, że przytoczę tutaj wypowiedź jednego z serwisów internetowych, który właśnie fajnie to określił. Jedna z ciekawszych teorii głosi, że ucięty jakiemuś lisowi czy innemu jenotowi element fizjonomii ma przyciągać miłośniczki motocyklowej braci, czyli odziane w skóry samice bajkerów. Tym samym kita ma oznaczać zaproszenie do kopulacji. Słuchajcie, czy to jest prawda, czy nie? Ciężko brać to sobie jakoś tam super na poważnie, przynajmniej w obecnych czasach, ale nie ukrywam, że spotkałem się jak najbardziej z czymś takim, rozmawiając na zlotach z reguły z tymi starszymi bajkerami, faktycznie potwierdzili, że tego rodzaju zawieszka z tyłu ma w jakiś sposób zakomunikować to, że jesteśmy singlami i że szukamy partnerki. A co mają oznaczać dwie takie kity? To z kolei ma oznaczać, że już znaleźliśmy swoją partnerkę, że jesteśmy zajęci, no i mamy sobie ogólnie odpuścić jakiekolwiek próby podrywu, podjazdu, czy co bądź. Powiedzmy, że spełnia to troszkę w świecie motocyklowym formę obrączki. Cóż, moi kochani, zapraszam Was do sekcji komentarzy, podzielcie się swoją opinią na ten temat. Oczywiście pamiętajcie, traktujemy to troszkę z przymrużeniem oka, ponieważ nie wiem, czy to jest jeszcze tak żywe, jak było kiedyś i czy faktycznie ktoś jeszcze bierze to na poważnie? Notabene, no jest to fajna ciekawostka ze świata motocyklowego. Ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia. Cześć w następnym odcinku.